Dzisiaj będziemy oglądali niesamowite filmy, które rozwalą wam łeb. A jeżeli jesteście nowi, to oczywiście nie zapomnijcie zostawić suba tam na dole. I oczywiście nie zapomnijcie również łapce. Nie, nie. Jeżeli Justyna jest podobna do tej ryby, to zostawcie łapkę. Jeden to jeden. Nie, ludzie są po prostu niepoważni. Jaka górka? Nie no, typ jest odklejony i... Czekaj. Czy ktoś w ogóle uznał, że to jest trasa rowerowa, czy to jest trasa tylko wspinaczkowa, że się wchodzi pod górę? Można tędy robić chyba wycieczki, ale nie na rowerze. No właśnie, to nie jest trasa rowerowa, mi się wydaje. On to robi nielegalnie, to jest nielegalne. Mocny kocur. Parasailing gone wrong. Okej, czyli chłop... Znosi go. Lata sobie na... paralotni i jest sztorm, albo zaczyna się sztorm. Szaku, ty coś wiesz na temat sztormu, to jest sztorm czy nie? Leciutki. Dobra, patrz, ściąga go. Nie gadaj, że on poleci na ląd zamiast do wody. Tak! Gdzie on leci? Patrz! Rybitwa! Dobra, za chatę chłopowi poleciał. Nie gadaj, że chłopowi na dachu wyląduje, nie wytrzymał. Patrz, na dachu mu ląduje! Nie! Nie na dachu! Co, spadł? Na drutach telegraficznych! Mi się wydaje, że jak on wychodził na tą paralotnię, zrobił tak. Jak myślisz? Na pewno tak nie zrobił. Co to ja jest? Cię sunę! Taka tęcza. Co jest? Co? Jak to w ogóle? Pileus Cloud. Tak to się nazywa? Możecie sobie wpisać to w Google, jakie to jest zjawisko, ale mocne! Ale mega wygląda. Pierwszy raz coś takiego widzę. No ja też. Piękne. Jeżeli też chcielibyście coś takiego zobaczyć, łapka w górę. Ej, faktycznie to z różnych perspektyw jest nagrane. Wow, piękna sprawa. Nie uwierzyła, jakbym to zrobił. Pomyślałabym, że tupo. Cię porwało w końcu. No, że przynajmniej miałabym spokój. Niedźwiedź sobie wchodzi na chatę normalnie, ta. Na szef. Gościu w oknie stoi i co? Przyszedł go pocieszyć. Jak my kumple. Słuchaj, stary, dej no trochę miotku z ucha. Wiem, że masz. Nie kłam. No. Pokaż. O, przytulili się, piękne. Nie, jaka miłość. Wow! To chyba jakaś winiarnia się... We Włoszech? Tak, to było w telewizji było, nawet. Było, tak. Jakaś wielki zbiornik winiarni pękł. Tak, i wino się lało. Przez całą wioskę. To jest niesamowite, nie? No, Mietek ze Zbyszkiem pewnie zadowoleni. Oni tam pływają. Jak syreny schadło! I się zastanawiają, czy jest, mają fazę, czy to Fata Morgana? Tarantula w Dysonie! Ja dziękuję! Jakim cudem? Jakim cudem? No, po prostu chodziła i chłop ją wciągnął. Ja pierdziu. Biedny pajączek. To jest... podwodny wodospad? Co? Jest coś takiego? Ale kozackie. Pływają na desce, tak? No, mocne. Wow! Słonia artysta. Aha, i co on namaluje? Glizdę. Słonia. Nie, to... Namaluje słonia. Słoń namaluje słonia, nie wytrzymam. Nie, to jest jakiś fake na 100%. No jak fake? Normalnie chłop mu pędzel macza. Zobacz! A ty myślisz, że w epoce lodowcowej kto malował te wszystkie hieroglify na ścianach? Czekaj, to jest fake, on ma tam chyba rękę. No nie. Ta babeczka ma rękę. No nie, słoń nauczony malować obraz trąbą. Może ona go jakoś steruje, trąbą mu steruje. Justyna, pistaszek tam jest, wiesz, na wędce i trochę wyżej ściągają pistaszka, nie? Bo słonie lubią pistaszki. Z bajek to wiemy. Chyba ty. No nie, elektryczną trąbę miał na pilota. Aha. Okej, okay. W takim wieku ta pani po prostu, mi się wydaje, już jest zmęczona inwentaryzacją w tym sklepie. Ta pani mówi, nie no, zaraz mi pognie tutaj. No, takie ceny. Pogięło ją. C-17, jakaś maszyna, lata pomiędzy wieżowcami. Wow, ale to wygląda. To wygląda mocno, takiego czegoś na żywo nie zobaczysz. Ja dziękuję, ja bym myślał, że coś się wydarzyło na świecie, jakbym coś takiego zobaczył. Jakby mu ręka z kierownicy spadła. Dlatego właśnie ich jest dwóch. Aha. Dobrze, jakiś fluorescencyjny... Kurczę, świecący pod wodą w nocy sprzęt, okej. Okay. Fajnie to wygląda. Ananasowy maraton? Ta. Nie wiem, o co chodzi, zobaczmy. Patrz, chłop z ananasami na głowie biegnie. I to jakiś dziadek. Mi się wydaje, że przykleił. Łysy łeb ma, to naklej. Nie ma problemu.
jak peruka się trzyma, to ananas czemu ma się nie trzymać, co nie, Szaku? To prawda, to prawda. My już powoli łysiejemy, też będziemy ananas nosić na głowie. Moja mama chciała nagrać wideo z... wow, zachodzącego słońca. Chłop przeleciał na desce. A pies nie steruje jetem? Nie. Piękna sprawa. Ja wiem, jak oni to rozegrali. Te flyboardy mają też możliwość sterowania z ręki, że gościu ma po prostu podłączony podsilnik w jecie i tego. Stresują pieska. Psy przecież lubią pływać na skuterach wodnych. No w sumie Iwunia cały czas, jak jest w basen, to prosi mnie na łapę, żeby wrzuciła do psiego patrolu. Co jest? Dlaczego byk zarąbał baranka w dystrybutor? Jaki to jest kraj? Niesamowite. Wow. Co to jest? Farelka? Spalona farelka. Stopiła się tak? Bo chłop grał w Minecraft? Czy to konsola była tak stopiona? Co to jest? Pokaż jeszcze raz. Reklama Minecraft. Konsola. To jest konsola tak stopiona. Bo tak napierdzielali w Minecraft. Za dużo czanków. Czym on go karmi w ogóle? Marchewką? To super marchewka w ogóle. Rozumiem, że chłop... Czemu on mu wsadza rękę? I gra z ogniem! Bo to jest jakiś chyba dzieciuch, co? Ten niedźwiadek. No, wygląda na bobasa. Dlaczego on tak zasuwa na tych nartach? Czy on się nie boi, że on wleci w jakąś skałę? Albo dziurę? No jest dziura, faktycznie. I patrz, wpadnie? Padł. Ciąc. Nie. Nie! Okej, okay. Znowu mi łeb eksplodował. Co jest? Dobra, narty mu utknęły. Co jest? Mi się wydaje, że nie będzie miał tam zasięgu. Przerażające. Fajnie zamontowana kamera, co mocno. Robi? Spada na nóżki pomiędzy chmurami. Co? Fajnie nagrane. Bo ta kamera jest na takim pałąku, nie? 360. I kamera tego pałąka nie widzi. Patrz! Wow. Fajnie to wygląda. Jak z jakiejś gry kadr. Okej, okay. To Travis Pastrana. Chłop, który zrobił pierwszego backflipa. O co chodzi? Czemu to jest w mieście? Na motokrosie. Czemu tam są ludzie? Bo to jest widowisko, to jest show. Ale poszedł tym Subaru. To Subaru to było, nie? Tak. Fajne. Aha! Aha! Gościu tak maluje górki? Co? Fake. Wow, nie fake. Real. Ale mocne. Jak, czym niby? No farbą jakąś taką ekologiczną, żeby trawnik pomalować. Wow. Mega fajne. Chcę zobaczyć, jest gorąco w Australii. Co za cymbał! To on dotknął się? Ale ja ostatnio zrobiłam podobną rzecz. Zapaliłam sobie świeczuszki. No. I mam taką rozkładaną zapalniczkę i wzięłam i ją tak. A, tak, tak, i tak. I tutaj mam takie kółeczko, taką bliznę, no. A ja ostatnio lutowałem i odłożyłem lutownicę. A później mi ona przeszkadzała i chciałem ją ręką odepchać. I dotknąłem grotu. A grot też ma 400 stopni, też sobie przypaliłem. Tutaj, na pozdrawiającym palcu. Co jest? Nie. Ale bym uciekał, ale bym palił wrotę, a oni to nagrywają. Co tu się dzieje? Obsuwisko? Urwisko jakieś się zrobiło? Co, rozstęp się zrobił? Tak, rozstęp na ziemi się zrobił. Patrz! I on tak blisko stoi krawędzi? Ale gamoń. Niesamowite. Mega mocne. Zmieści się czy się nie zmieści? Nie wyhamuje, nie ma opcji już. Patrz, walnął w tamę, a ten jeszcze tego nie nagrał tak ładnie. Wow. Nie wiem, jak to się stało. Albo mu nawaliły silniki, albo mu nawaliły silniki. Albo sam się nawalił. Albo sam się nawalił. Właśnie, to jest odpowiedź. Jakaś mega fajna fura. Wciągana dźwigiem na górę. Na dach! Do filmu jakiegoś. O co chodzi? Nie, oni nagrywają reklamę może tego samochodu. Nie mam pojęcia. Do salonu! Aha, na te piętro po prostu muszą tą furę wciągnąć. A załóżmy, ta fura kosztuje 10 baniek. Bo takaś paganizonda. I wiesz, jakie to jest przedsięwzięcie, jak ten chłop na dźwigu siedzi? Jaką ma delirkę? Żeby, kurczę, wciągnąć to, żeby nie spadło? Ho, ho, ho. To pitbull czy amstaff? Chodzi? Nie. Nie gadaj, że on potrafi utrzymać równowagę i będzie jeździł, bo... Oni na spacer tak chodzą? To niezły spacer, okay. Z piskiem, forma robiona. Okej! Okay. Ale koks. Jedziemy po deskorolki i daj mi joysticka na chwilę. Będzie jeździł szybciej ode mnie. Joystick to nawet nie umie prosto chodzić na spacerze. Faktycznie joystick jak chodzi, to dwie przednie łapki idą tu, a tylne tu. On tak idzie.
bokiem. To byśmy kupili scentrowaną deskę. Okej, rozumiem, że policjanci chcą ich zwinąć, tak? On by mógł grać w horrorze jakimś. Ja właśnie miałam to powiedzieć, że mógłby grać jakiegoś zombiaka czy coś. Jak to on to ro... Dobra, zostawcie łapeczkę w górę, bo jeżeli też jesteście w szoku. Iluzja. Okej, chłop ma karty. Znowu ma karty? Ja nigdy tego nie zrozumiem, jak tak można potrafić robić. Tutaj musiał mieć między palcami tak wkładane talie. I jakoś robi tak i wyciąga tą talię. Wyciąga tak, tak ci wydaje. Mocne. Okej, zapowiada się ciekawie, nie? Jak już widziałem sam cień. Co to był za diabeł? Przez szybę wyskoczył pies. A chłop przyniósł maczka na przykład na dowóz. I zjadł go pies. Patrz. Wywalił szybę? Tak, wybił szybę normalnie. To jest rekin. I podpływa do chłopa, ma takie kły. Pamiętajcie, jak kiedyś do was podpłynie rekin, to nie panikujcie. Róbcie tak jak on. Zawsze przodem do rekina i odpychajcie jego nos. Bo jak się odwrócicie tyłem i zaczniecie panikować, to on wtedy... I koniec. Mocne, ja bym się bał. No chyba... Ja bym się nie bała. 15 budynków wysadzonych w Chinach. Czemu? Na przykład potrzebują ten teren zagospodarować pod coś innego. I co, ten na środku został, to nie wyszło? To są jakieś opuszczone budynki? Tak, opuszczone, no. Mocne. Co zrobi dziadzia? Dziadzia? Nie, dziadzia weźmie musi, piwko. Musi wziąć cztero... Co zrobił? Jeszcze raz. Co? Ja myślałam, że on wyciągnie. I to spadnie. Jaki język! Ropuchy taki. Jak mu się ten język mieści w buzi? Porąbane. Niech pojedzie jeszcze na rowerze, proszę. Niech to się wydarzy. To jest wypożyczone w dodatku rower. Ta wersalka waży pewnie z 60 kg, jak nie lepiej. Chłop jedzie z wersalką na głowie, wypożyczonym rowerem. Nic dziwniejszego już dzisiaj nie zobaczysz. To ja, kiedy wracam z zakupów, i próbuję wziąć wszystko na raz za jednym razem. Niesamowite. Co się dzieje? Wiesz co się dzieje? Idzie trąba powietrzna, a się paliło przedtem. Na przykład zapalił się jakiś las i się pali miesiąc. I nagle jeszcze przychodzi tornado. Ogniste tornado. Czujecie to? Ogniste tornado. Z piorunami. Z piorunami. Okej. Co gościu, tu się wydarzyło? Gościu, nie ma opon? Nie. Klocki hamulcowe już mu się wytarły i nie ma klocków, tak mi się wydaje. I po prostu samym dociskiem dociska. I iskry się sypią. Boli mi mózg od tego. Jeżeli jest jakiś mechanik na kanale i się mylę, poprawcie mnie w komentarzu, ale mi się wydaje, że o to tutaj chodzi. Albo jest szybki i wściekły, jedno z dwóch. Czas na ostatniego TikToka. Obejrzeliście film do samego końca, napiszcie w komentarzu, a niech cię pierun. Trzaśnie. Zobaczmy. Okej, jest mocno. Dobra, co to jest za glizda? Eb, rozwalony. Nowofobia? Subskrybujcie kanał, wbijajcie na Instagrama, linki w opisie. Trzymajcie się.